bez wici. Bo strach masz w oczach, gdy ludzi widzisz, i chcemy to suklo bez nici. Jak ptak na lodach w sercu Arktyki, te krzyki głutów są niczym. Bo zgaśli w oczach, kiedy ktoś liczył i kogo obchodzą wyniki. Jak grasz na pokazanie. Witamy wszystkich. Siemaneczko. Z tej strony Nefis i Shido. Tak jest, dziś zamiana rol. tylko mentalnie, tak? Wiadomo. Dzisiaj pokażemy? To co? Pokażemy peciki, nie? Leczące. No, dwóch zabójczych leczników. Dwóch zabójczych leczników, lekarzy, czy tam jak tam, nie wiem, jak to brzmi. Ale jakby nie brzmiało, to pokazujemy właśnie te pety na wieży. Na samych boskach. Na samych bossach. Pokażemy ich damage, pokażemy ich te łajno ubić. I zobaczycie, czy sobie poradzą na wieży. Czy dadzą radę, jak ubiją. Jak to będzie szło, nie wiadomo. Zdejmiemy defa. Powinny dać radę, nie? Tak, myślę, że dadzą. No, nie próbowaliśmy jeszcze nigdy, ale myślę, że dadzą radę. Ale co, motyl jest setny... Który masz motyla właśnie? 116 level. 116 poziom, tak. Eku z modliszki. Standardowe. Achograt, który? 84 level. Eku z Geo i duszków. No ja mam na przykład Eku z modliszki. Ryngraf również. Nie używam ani Husariona, ani tam Bastei, bo uważam, że motyl jest taki, jaki jest, że im czy będzie chciał, czy nie, to poleczy. To dokładnie już tak. Od niego zależy. On ma takie kaprysy często, że on ma kaprysy, dokładnie, ale myślę, że na niego zawsze liczyć, ale jest jednak bardzo pomocny. On jest pomocny częściej niż niepomocny, tak? Częściej pomocny niż niepomocny. Tak, przepraszam. Częściej jednak nam pomoże niż nas zawiedzie. Dokładnie tak. No to co, porównanie może petów, przydatność petów, na jakie profesje, na jakie klasy, ogólne takie ogólnikowe rozdzielenie może petów na poszczególne rodzaje postaci, tak? No to może tak. To zacznijmy może od motyla. Co byś powiedział o motylu? Na jakie profesje byś wydał? No motyl bardziej tak pod profesje fizyczne, co nie? Na przykład nawet sam, nie wiem, rycerza weźmy. Jak wiadomo, motyl ma bardzo porządny damage. Bo Hoch jest bardziej taki typowy defensywny, tak. Taki defensywny tank, który leczy. Dokładnie. Tak. A motyl, jak widzimy tutaj damage 1400, gdzie Hoch bije po 400. No nie jest ta różnica 30 leveli, ale jednak tyle damage'u Hoch na pewno nie będzie miał. Nie będzie miał nigdy tak naprawdę. No, ten konar plus jeszcze nawet... osy. Tak. Plus osy. Zatrucie. Dokładnie. Po prostu jest agresywnym petem. Motyl jest agresywnym petem. Jest agresywną wersją peta leczącego dla postaci, no właśnie takich twardszych, co nie? Twardszych, tak. Dlatego fizycznych. Jednak na przykład ja wziąłem motyla, co nie? Ale to ze względu na to, że tego typu mam w atachę, że ja jednak wolę się bardziej na początku zdefić, poczekać aż pety tam zdebufują. Dodatkowo ja rzucę aurę, Ton rzuci gruboskórność, jeszcze tarczę lodową mogę dostać, mogę rzucić sobie też tarczę ognistą, co nie? Dokładnie. I wtedy jeszcze dodatkowo motyl będzie przydatna umiejętność dla mnie zatrucia, bo wtedy damage jest praktycznie zerowy, mogę zejść całkowicie z defa i skupić się już na biciu. Tak jest, wszystko się zgadza. Dlatego... Ale jednak na lepszy by był jednak dla mnie, myślę, że Hograt, bo częściej cały czas by mnie leczył, jeżeli bym miał inną watachę oczywiście, bo tak jest. Z taką, co mam obecnie, to nie bardzo. No ja przykład jakbym miał bardziej typową pod damage, a ja mam bardziej typowo pod debuff watachę, co nie? Dokładnie, bo masz klasę typowo pod damage skierowaną, tak? No tak. Maga ognia. No tak, no Hograt, no jest petem akurat. Myślę pod postacie, no magiczne, właśnie takie dopiero powiedziałeś, tak? Nawet jak na wudu zobaczmy, nie weźmie nawet motyla, bo po co mu zatrucie, jak no, on sam... Niby tam można będzie... powiedzieć, że tak, niby że można powiedzieć przecież, że no, może wziąć motyla tak, żeby mu z bliska bił, tak? Bo on tam ma zerową strefę tak naprawdę, celność zerową itp. Niby tak. Ale no właśnie, no są inne pety do tego, tak, żeby zmienić defa. Tak, tak, dokładnie. A nie tylko ten właśnie motyl, tak, który służy tak naprawdę no, do leczenia i do... Wiadomo, no, tak jak pety. Tak jak wszystkie pety, tak naprawdę. No, na przykład... Ale Hoch jest taki typowy, żeby przejął obrażenia.
I Koch leczył cały. Jest typowym tankiem, tak, żeby leczyć. On z większą częstotliwością będzie leczył po prostu. Defić, leczyć, tak. Więc no, jeżeli bierzemy magika, postać magiczną, tak, i aplikujemy chocha, tak, do watachy, no to wtedy mamy tak naprawdę po wyekspieniu, peta, który nie tylko leczy, ale i tankuje, tak? Wiadomo, że postacie magiczne są pozbawione tak naprawdę na zręczności i te wszystkie ataki, które wchodzą, no to od lepszych mobów, od lepszych na przykład na czempionów, tak? To tak naprawdę wszystko wejdzie, tak? Wiadomo. Ale tak prawdę mówiąc, wszystkie pety na wysokim levelu są tankami. No dokładnie, nie oszukujmy tak się. Dokładnie. Z tą HP, no nawet motyl, zobaczmy, 4000, prawie 200 HP na 116 poziomie. Tak. No to on też przytankuje na 100%. Tak, na pewno przytankuje, dokładnie. No i ogólnie Hoch, no tak zauważyłem, że ma częstotliwość po prostu lepszą, tak? Lepiej dba tak, o tego, na przykład o innego peta, na przykład o gracza. Dlatego zależy właśnie, czy chcemy właśnie takiego peta, który będzie częściej nas leczył, bo mamy postać bardziej taką miękką, co nie? Tak, na przykład magów chcemy, różnych, tak? Tak, czy chcemy takiego peta, który po prostu, no wiemy, że jesteśmy twardzi, że ustoimy dużo rund. Przykład Fizola. No to mu nie będzie potrzebne to leczenie cały czas. Dlatego na przykład dla rycerza. On da buffy motylowi. Hoch będzie dla niego bardzo słaby. Dokładnie. A motylowi da buffy. On jeszcze go tam przychroni tam najwyżej, tak. Może tak, go przychronić, różne rzeczy zrobić. No tak. Dla rycerza nie jest potrzebne leczenie co rundę. Dokładnie. Motyl go tam co kilka rund podleczy, wiadomo, bo on działa, ale... Dokładnie. I dodatkowo będzie dobrze jeszcze bił, bo ma jednak ten damage. Ma jednak damage. Całkiem konkretny tak naprawdę. No i tu widzimy, no i... No i przykłady, no tak, no... Hograt na przykład daje, no, typowo czary, takie typowo defensywne wtapianie, mistycyzm, który zwiększa wiedzę, tak, mistycyzm... Tak, a motyl typowy debuff, osy, tak. Zatrucie... Po prostu dwa takie, tak naprawdę... Zakażenie... Dwa odmienne style petów, tak? Tak. Takie dwa przeciwieństwa. Wszystko tak leczą, naprawdę. Tak? Leczą, ale jeden jest do ataku, jeden jest do obrony tak naprawdę. Tak. Rotować tym petami. Jak chcemy. Dlatego jeżeli bardziej chcemy pod damage w atachem, to weźmiemy motyla, co nie? Dokładnie. A pod, bardziej pod leczenie to weźmiemy hocha. Oczywiście wiadomo. Wszystko od tego, jaką watachę tworzymy na postać. No, nie oszukujmy się. No, ale... To jest chyba pet leczący wymagany dość. Chyba tak. Do watachy takiej. No na pewno, tak. Ja wiadomo, zrobiłem błąd malutki, ale no, nie chcę już mi się go naprawiać tak naprawdę. No, ale to nie wiem, czy też błąd w sumie, bo no, gdyby nie sol, to nie miałbym nic tak naprawdę. Więc wiadomo. No 700 damage przykład był, 600. Bardzo piękny damage ma. No, to nie ma co się oszukiwać. Dobry, ładny. Plus jeszcze osy. 300. Przecież to jest bajeczka, tak. To aura czystości, źródło natury, no tak. Hoch nie wymaga żarcia, co tak, nie? Tak, Hoch nie wymaga żarcia. I jeszcze jedna kwestia. Hoch te wszystkie czary rzuca tylko i wyłącznie na siebie. Nic nie daje tak naprawdę prócz leczenia. Tak. Tylko wszystko daje na siebie. I to jest chyba najważniejsze ten właśnie porównanie w tych petach, bo ktoś się nastawia, że mu na przykład tam coś napisane na wiki, że on rzuca tam aurę czystości, źródło natury, jakieś tam mistycyzmy, to niestety jest w błędzie, bo rzuca tylko i wyłącznie na siebie, tak? Prócz no, leczenia. Niestety. No i chyba ostatnia runda. Chyba tak. Oski robiły piękny damage. No, naprawdę ładny. No dodatkowo Hoch ma to wtapianie. Też tak. Przeżywalność zwiększa znacznie. Dobra. To zdejmij defa teraz. Bijemy Grażynkę. No dobra. Dobra. Elegancko poszło z Grzesiem. Dama. Gotowy? No bij. Nie przedłużajmy. Tak. Nie, tu sobie po dwie kropki chociaż. Dobra, po dwie kropki daj, tak. Dam. No i co? I pokażmy jak to leczy. Pokażmy leczenie, bo wcześniej nie pokazaliśmy leczenia, tak? 500. No. No, konkretnie dostał, tak? Konkretnie. No, ale już zatrucie weszło, już nie będzie takiego damage'u. No i zobaczymy teraz leczenie. No,
podleczyły się w synergii, tak? Dokładnie tak. No ale widać, motyl leczy tak, ja powiem, po 1000 do 1500, co nie? Bardzo ładnie. 1400-1500, ale leczy, no, raz tam poleczy i tyle. No czasem dwa razy da, ale rzadziej. A Hoggrad daje tego leczenia więcej razy, ale mniejsze właśnie, no widzimy, 800 się leczy. Ogólnie tak, ogólnie, no tak jak powiedzieliśmy wcześniej, no TPT są różne. No jest tak. Ta różnica levelowa. Myślę, że na tym 115 to by leczył, nie wiem, po ile, 900, 1000? Tak, i ogólnie pewnie myślę, coś takiego. A motyl leczy po 1500. Czyli on teraz leczy, wiesz, około 1000 tak naprawdę. Tak? Około 1000 leczy, tak. On by leczy porównywalnie, tylko że wiesz, tu jest różnica, tak jak mówiliśmy wcześniej. Że różnica jest taka, że ten pet jest do atakowania, a ten bardziej do tankowania, tak? Wiadomo. Tak, tak. No, zobacz, 900, tak. Tylko mistycyzm po prostu nie wszedł wcześniej, rozumiesz? Mhm. No, ogólnie to są podobne pety, tak? Już wcześniej pokazaliśmy, bo tak, nie wiadomo. Powiedzieliśmy, że ten jest bardziej agresywny, motyl, Hoggrad bardziej defensywny. No i teraz po prostu pokazujemy leczenie, tak? Wiadomo. I damage, oczywiście nagrażenie, bardzo odmienny. No tak. Motyl ma bardzo piękny damage. No, Hoggrad. Ale motyl też ma za to dużo takich ataków z mniejszym damage'em, bo no ma, może zatrucie, bliska, zatrucie z daleka, ale wiadomo, te ataki osłabiają na przyszłe rundy. Te ataki coś robią, tak. Tak, tak. To nie są takie puste ataki, tak? Wiadomo. No wiadomo, wiadomo. Zatrucie bardzo przydatne, zwiększa dużo przeżywalność. No. Też nie ma tak w sumie mało tego damage'u. Po 120? Całkiem nieźle, jak Hoggrad bije po 150. Z głównego ataku. Teraz leczenie pewnie wejdzie. No. Do fulla. Do fulla, tak, bo on po 1400-500 potrafi poleczyć. Na tym poziomie. Co, nie, ogólnie motyla. Jestem zadowolony z motylka. Chociaż no czasem no nie poleczy, no ale liczę się z tym i jednak staram się, żeby... Skalkulowane to, tak. Też była dość przeżywalną. Skalkulowane tak naprawdę wszystko. W ryzyko. Dlatego masz 2700 HP, które jest i tak myślę, że jeszcze małym HP, jak na mo. No mało, mało. Bo myślę, że po 3 spokojnie mógłbyś podejść, ale no, wiadomo, no, na lempach to po co ci na razie tyle HP, tak? No czy tam na tym, na to co chodzę, no to. No ale na czempionie czasem brakuje tych. No na czempionach brakuje, no to wiadomo. Kilka czasem stówek, jak, bo... jak się ulepszysz, tak, to będzie tyle. No ale tu mają problem trochę z trafianiem. No i tam zaraz biją. Ale w sumie tak długo no nie idzie. No tak średnio widzimy do 15 rund. Te osy robią damage tak naprawdę. No zauważ. No też, co rundę też. Po 400, tak. To jest ładnie. No ale wszystko się w sumie zbiera. No wszystko się zbiera. Każdy tam trafiony atak. 12 No ale osy ładnie. No. Osy ładnie sięgają. Taki stały damage mają. Ale zobaczmy nawet, pokaż jakie zużycie many mają, co nie? Zobaczmy jak, zobaczmy. Ile motyl many zużył, no. A ile Hoggrad. Dlatego to będzie też duża przewaga Hoggrata. I zobacz, ile Hoggrad ma many. Zobacz, ile Hoggrad ma many. 750. No właśnie, że to jest właśnie duża zaleta Hoggrata, że on będzie na takie dłuższe walki. Tak. Bo motyl w końcu się wysra z tej many i no. Dokładnie. I będzie koniec. Dlatego trzeba też szybko walki kończyć z motylem. Znaczy to chciałem szybko. Dodać. To chciałem dodać. A Hoggrad będzie taki stały i leczył cały czas. Będziemy no na dłuższe walki takie. Bardziej takie na wyniszczające walki, a nie szybkie. No. No to chyba no tyle. No i chyba tyle tych petów. No takie chcecie szybkie, to? Proste porównanie. No to może powiedz tam na koniec zawsze to, co mówisz. Na łapeczkach, subeczkach, tam pierdółkach wszystkich. Ta. Nie, jak się tam podoba, to zostawcie, a jak nie, no to też. To też tam motywuje czasem nie. Jak nie ma, to się nie chce nic, tak. Wiadomo. No to nie, to na tyle. Tam piszcie w komentarzach, co tam chcecie zobaczyć ciekawego, bo no już wszystkie swoje pety zaprezentowaliśmy.
opowiedzieliśmy troszkę o nich, możecie sobie sami zobaczyć, czy warto te pety brać, czy nie warto. Tak, to co? No. Polecamy poprzednie filmy. Do zobaczenia.